Cześć, jestem Rewest i witam was bardzo serdecznie w Gothic 3. No i ja tutaj już wam oszczędziłem drogę i doszedłem sobie do Montery. Nic ciekawego się nie stało oprócz tej jaskini, co tutaj jest. A, no i miałem jakąś aktualizację Windows i spójrzcie, co się stało. Jeżeli wiecie, to jak to naprawić, to powiedzcie mi. Ale jak chcę wybrać, to mi tak... Jak chcę wybrać przedmiot, to mi tak zaznacza i muszę najechać na przedmiot i kliknąć Enter. I wtedy mi pozmienia. Mam nadzieję, że... O, przynajmniej działają przyciski, co jest... Okej. Okay. Powiedzcie mi również, która broń jest z tych lepsza. Bo sam w sumie nie wiem. Tam ma dodatkowo błogosławieństwo, chociaż... Ciężko, ciężko. Dobra, ale jakoś mam nadzieję, że to przeżyjemy. I że ja to jakoś przeżyję, te sterowanie. Mam nadzieję, że... Uda mi się znaleźć jakieś rozwiązanie, ale jak macie wy z czymś takim problem, to powiedzcie mi, jak to rozwiązaliście, o ile to rozwiązaliście. Bo na razie muszę klikać tak, jak wam pokazałem. Ale no cóż, mam nadzieję, że wszystko fajnie się nagrywa. Poza Monterą była jaskinia, w której zabiłem agresywne wilki. I był to dodatkowy quest, który... No, pozwolił nam na zdobycie trochę reputacji w mieście. Oczywiście tam jakieś łobuzy zaatakowały miasto, ale nic się nie dzieje. Kupować ode mnie broń lub nauczyć się kowalstwa, będziesz musiała za coś zapłacić, Mora. Masz tu trochę złota. Pohandlujesz ze mną? Powiedz, czego chcesz. Okej, tutaj możemy sobie przytupić rudę lub zardzewiałe bronie. Całkiem spoko chyba. Co tu jeszcze możemy znaleźć? Ma do sprzedania lekki hełm, więc całkiem fajnie by założyć coś na łepetynę. Już Bezi nie będzie taki pusty. Okej, okay. I Enterem sobie muszę założyć. I tego to Bezi się prezentuje. Zaraz wam pokażę jeszcze to na takim pokazie. No myślę, że z tą skórzaną zbroją całkiem fajnie to wygląda. Dobra. A więc, jakie tu mamy rzeczy do zrobienia, Torek? Masz coś? Naucz mnie czegoś o kowalstwie. Aha, ty mnie normalnie tak o nauczysz. Zdolności kowalstwa 4 wymaga. W sumie ostrzenie oręży jest całkiem fajną sprawą. Zobaczymy sobie, co tu jeszcze może być. Tu jest przestraszony jakiś niewolnik. Nie wiem, co on tutaj robi. Nie bij mnie, proszę. Co tu robisz? Odpoczywam sobie trochę w tej chacie. I tak nikt jej nie używa. Ale chyba lepiej wrócę już do pracy. No, pracuj, pracuj. O, teleport do Montery. Oczywiście fajny tamburino. Teleportacji wzięty i spoczko. Weźmy sobie z tej skrzyni, skoro nikogo to nie jest domek, to oczywiście od dzisiaj będzie nasz domek, możemy sobie w nim mieszkać czy coś i spać, nikt nas za to nie skarci. Dobra, ludzie, walka, tam się dzieje jakiś burdel. Zobaczmy, kto się tutaj z kim bije. Mam nadzieję, że nasi coś nie zginą. Wojownik ruchu oporu, ale on nie chce mi zrobić krzywdy. Tutaj jest jakiś buntownik. Mam nadzieję, że moi przeżyją. Ja tutaj próbowałem wcześniej kogoś uderzyć, ale skończyło się na to, że orkowie się zbugowali i chcieli mnie bić po łepetynie. Ale no dobra, nieważne. Zobaczmy, z kim możemy tutaj porozmawiać. Mieliśmy się zgłosić tutaj do jakiegoś Marika, ale nigdzie go nie widzę. Może jest tam... Bije się chłopok. Marik, 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 halo. No to powinien jakoś wyglądać tak dość rozpoznawalnie. Tutaj są orkowie, więc nie. Dobra, tutaj jakiś gościu został zabity. Weźmiemy sobie oczywiście z niego wszystko. Jakieś ziele lecznicze miał. Jemu się to już nie przyda, a mi na bank. Tutaj ambitny jakiś gościu. Aha, Marik jest tam, dobra. Podejdźmy sobie do niego i zagadajmy. Ej, ty! Słyszałem, że patrol łowców droidów został zlikwidowany. A ty przyszedłeś z miejsca, do którego ostatnio się udali. Widziałeś coś? Nie. W takim razie to źle. Dopiero co tutaj przybyłeś, a już zwracasz na siebie uwagę.
Uważaj, nie nadepnij na odcisk wpływowym osobom. Zakładam, że strażnicy nie bez powodu stoją przy bramie zamkowej. O nie, nawet nie próbuj wejść na dziedziniec zamkowy. Orkowie zaatakują każdego obcego, którego tam znajdą. Jak to? Jeśli chcesz, żeby cię zaakceptowali, musisz się zasłużyć dla miasta. Tylko wtedy będziesz mógł swobodnie poruszać się między nimi i rozmawiać z ich przywódcą. Brzmi znajomo. Kim jesteś? Nazywam się Marik. Jestem przywódcą i trenerem najemników w Monterze. Jeśli będziesz się tu awanturować, odpowiedzialność spadnie na mnie. A tego byś nie chciał. Jasne? Wiesz coś na temat Xardasa? Tak, to on zakończył wojnę. Zniszczenie magii Baladynów i magów ognia okay. Było dobrym pomysłem. Cieszę się, że nie jest moim wrogiem. Okej. Okay. Chyba lubisz Xardasa. To chyba trochę za dużo powiedziane. Prawie nic nie wiem o tym magu. Ale podoba mi się pomysł ostatecznego zakończenia walk pomiędzy orkami i ludźmi. Xardas odgrywa tu kluczową rolę. Ma wielkie plany względem orków. Jakoś mnie to nie uspokaja. Twoja sprawa. Mimo wszystkiego, co o nim mówią, Xardas wciąż jest tylko człowiekiem. Masz dla mnie coś do roboty? Tu w Monterze zawsze się znajdzie zajęcie dla najemnika. Ale dla ciebie mam bardzo szczególne zadanie. Prawie nikt cię tu nie zna, to ci daje sporą przewagę. To znaczy? Mogę cię wykorzystać przeciwko moim ludziom, a oni się nie zorientują. Rozumiem. Chcesz, żebym został twoim szpiegiem? Daj spokój. Uważasz, że to poniżej twojej godności? Właściwie to chyba nie masz wyboru. Dobrze. Będę dla ciebie pracować. Mądra decyzja. Kazał mi się do ciebie zgłosić dość niesympatyczny najemnik, jaki Domenik. A tak. Kazał ci tu przyjść? Aha. No i przyszedłeś. I dobra. I dobre. Okej. Okay. Zobaczmy sobie, co tutaj mamy za zadania. Jeszcze mógłbym z nim pogadać. Halo, wracaj. Dobrze. Na czym dokładnie ma polegać moje zadanie? Ostatnio w Monterze i na farmach dzieją się dziwne rzeczy. Kradzieże zbiorów, ucieczki niewolników, najazdy i tak dalej. To wszystko śmierdzi mi buntownikami i zdradą. Chcę, żebyś sprawdził, kto z moich ludzi jest godny zaufania, a kto nie. Oprócz złota zdobędziesz też sławę. No i nauczę cię walczyć. Będę w swojej chacie, przy zachodnim wejściu do miasta. No spoko. Co z chatą w pobliżu twojego domu? Mówisz o tej starej rulerze? A weź ją sobie, jeśli chcesz. Stoi pusta od niepamiętnych czasów. Jak mam sprawdzić lojalność twoich ludzi? Nie wiem. Rozmawiaj z nimi, pracuj dla nich, nawiąż przyjaźnie. Jak to zrobisz? To nie twoje zmartwienie. Zrozumiałem. Zobaczę, co się da zrobić. Gdzie znajdę Xardasa? Nie wiem, gdzie zamieszkał Mar. Ponoć tylko szamani orków znają miejsce jego pobytu. Z tego co wiem, najważniejsi szamani orków przebywają w Geldern i w Silden. Ale nie jestem tego absolutnie pewien. W końcu jestem tylko człowiekiem. Nauczysz mnie. Dobra, on oczywiście może nas czegoś nauczyć. Mamy tutaj różne do dyspozycji i oczywiście nauczyliśmy się... Czekajcie, możemy silne parowanie tarczą? Nie jest. Jeszcze nie, brakuje nam trochę. Ale no dobra, jesteśmy na dobrej drodze. No i co? Jesteśmy w Monterze. Montera to jest duże i fajne miasto. Jak słyszycie, ma nowy soundtrack, który wypadałoby chyba wam podgłośnić trochę dialogi, wiecie? Macie to strasznie cicho, jeżeli chodzi o głośności dialogów. Na pewno masz coś lepszego do roboty, oczywiście. Okej, od czego by sobie tutaj zacząć? Myślę, że standardowo zaczniemy sobie od areny, co? Tak na początek miasta, jak zawsze. Można zacząć sobie
z początku na arenę, żeby wejść sobie trochę podexpić, może coś tam zdobędziemy sobie. Powiedzcie mi, czy gra jest ogólnie okej i czy muzyka nie jest za cicho, bo mógłbym ją podgłosić, ale to już zależy od was. Tutaj sobie możemy oczywiście podnieść jakieś tam bazgroły, żeby sobie tutaj coś posprzedawać, jakieś kill-offy i inne rzeczy. Teraz mi tak nie ścina, jak wcześniej gra się już rozegrała. A właśnie, po aktualizacji, jak mówiłem, Windows 10 mam ten problem z ekwipunkiem. Nie wiem, jak go naprawić, czy jakoś się da, ale dobra, jakoś sobie myślę, że damy radę, co? Chociaż myślę, że podczas sprzedaży tak nie będzie, bo to będzie chyba jakaś masakra, żeby posprzedawać sobie jakieś pojedyncze rzeczy. Chociaż zaraz sobie tutaj zobaczymy, czy da się jakoś przerzucić ekwipunek, bo jestem tego ciekawy, czy tego mi chociaż nie zepsuło. Mam nadzieję, że sprawa sama się załatwi. Halo? Torin? Torek? Worek? Aha, tak się da. No spoko, fajnie. Dobrze wiedzieć. No i od czego możemy sobie zacząć? Oczywiście od areny. Musimy zostać mistrzem. Chcesz wielkim zostać mistrzem? Pokémon! Dobra, nie będę tutaj śpiewał jakichś openingów z Pokémonów, tylko lecimy sobie... O, schowamy sobie miecz, bo się denerwują na mnie. I tutaj gdzieś jest Anton z wąsem. Zanim zaczniesz walczyć na mojej arenie, musisz zapłacić za wstęp. 500 złotych monet albo wynowa. No, frajerze, ty jesteś rudy. Oto opłata za wstęp. Świetnie! Witamy na arenie Montery! Okej. Wszyscy zapłacili za wstęp? A jak sądzisz? Nie ma kasy, nie ma walki. Prosta sprawa. Dostaniesz swoje złoto i moje też, kiedy pokonasz mnie na arenie. Chcę z tobą walczyć. Dzieciaku, jestem tu mistrzem. Może lepiej trochę się rozgrzej, zanim zmierzysz się ze mną. Wejdę na arenę, jeśli nikt inny nie będzie chciał z tobą walczyć. Przestań się obijać. No dobra, zobaczymy, z kim możemy teraz zawalczyć sobie. Fedor. Opowiedz mi o Mariku. Z wielką chęcią pokonałbym go na arenie. Inni mają go za nie wiadomo kogo, ale to wszystko bzdury. Marik to żałosny frajer. Od co? A, nienawidzi swojego szefa. Co dostanę, jeśli cię pokona? Jeśli mnie pokonasz, dam ci 500 złotych monet. Walczy ze mną. Dobrze, do zobaczenia na arenie. A właśnie, słuchajcie, bo jest taka sprawa, że ja wcześniej miałem wyłączone alternatywne SI, nie wiem jakim cudem i dlaczego, jak i po co, ale mam nadzieję, że teraz jest całkiem okej, bo włączyłem je znów, bo w pierwszym odcinku je włączyłem, o ile pamiętacie, ale nie wiem czemu tak się stało się. Co się stało się? Dobra. Fedor raczej nie będzie trudnym przeciwnikiem, ma broń dwuręczną. Jesteśmy od niego dwa razy szybsi, więc tutaj nie ma problemu, żeby gnoja pokonać. Cyk, nawet nie zadał mi jednego obrażenia. Oczywiście siła nam rośnie. Siła. Walka, wykończ świnie. Znowu chcesz dostać mordę? Dobra. Gose. Giuseppe. Nie miałem jeszcze przyjemności dać ci po twarzy, nieprawdaż? Co za prostak. Co myślisz o Mariku? Bez Marika nic by tu nie działało, to pewne. Zmierzmy się na arenie, bufonie. Zobaczmy, co potrafisz. No zobaczymy, czy jesteś taki wygadany tylko w twarzy. Czy umiesz przykiełbasić. No dawaj. No chodź tu. No i na co ci to było? No i po co ci to było? Chociaż jest nawet silny. Trzeba uważać. Dobrze, że nie mamy zatrutej broni, jak w pierwszych odcinkach, bo nie chciałbym, żeby mi tutaj ginęli i nie chciałbym martwić się o ich zdrówko. Spoko. Załatwiony prawie. Jeszcze tylko jeden cios. Cyk, brzuszek. A teraz jesteś misiem, który ma pusty brzuszek. O nie, ta piosenka Lulek TV przedstawia. O nie, to jest dziwne. Dobra.
mikstura lecznicza. Oczywiście możemy się napić, tak mi się wydaje, jednej. Chociaż mogłem użyć z tej szybkiego wyboru. Nie wiem, po co tak zrobiłem. No zobaczymy, co nam powiesz. Wszystko w jednym kawałku? Na niebiosa. Masz krzepę, bracie. Oto twoja nagroda. No i super, 300 szyb złota. Nieźle. Znokautowałeś mnie, kolego. Oto twoja nagroda. Super, zbieramy sobie doświadczenie. Fajna sprawa, naprawdę. Jeszcze niedługo i mamy kolejny poziom, 17 już. Przed odcinkiem, no przyznam wam, że chciałem zobaczyć, jak mi poszło pod Cape Dan. I trochę tam wybiłem tych goblinów, orków, tak i tak dalej. Jakich orków? Goblinów, ogry i tak dalej, ale ze smokami raczej chciałem się wstrzymać do waszego i chyba bym miał na strzała, nie? Smoczek. Zostaw mnie w spokoju. Wyglądasz mi na kogoś, kto dostał niejedno lanie. To twój niewolnik? Tak, Marik mi go wcisnął. Nie mam pojęcia, co zrobić z tym gościem. Weź go sobie, jeśli chcesz. Zapłacę nim za wstęp na arenę. Spotkajmy się na arenie. A jeszcze zapomniałem porozmawiać z nim o jego szefie. Chociaż możemy zaraz z nim o tym pogadać, bo tylko mu naklepiemy i już możemy. Chodź tu, chłopcze. To ty uciekasz z areny prawie. Oczywiście w piątkę sobie zapiszę, bo nie chciałbym powtarzać tutaj większości sekwencji, gdyby mi się coś nie udało. Od gnoju, ale mnie zaspamował, właśnie o to mi chodziło. A jest strasznie wytrzymały, chyba jest najsilniejszy ze swoich kolegów. O, właśnie o to mi chodzi, chyba sobie wczytam. A, niech to. Dunder świśnie. O nie. Ale dostaliśmy baty. Nie fajnie. Trzeba go tutaj pokonać jakoś, ziomeczka, może jakoś uda mi się wbić mu mieczyk i dwa razy go zaspamować jakoś. Liczymy na kryty. Chociaż zobaczymy. Zobaczymy, jak to mi pójdzie. Bo jestem sam strasznie ciekaw. No dawaj, wczytuj się, goticzku. Jak wam się w ogóle seria z Gotika podoba? Ci, co nie grali w Gotika, mam nadzieję, że również wam się podoba seryjka. Powiedzcie mi oczywiście w komentarzu. Bo to już jest 7 odcinek, chciałbym znać waszą opinię. No, ty jesteś jakiś chory. To masz dało na gościu. Odejdź ode mnie. Mamy biją. Dobra, muszę uważać. No ty... normalnie. Nerwy, adrenalina, co sprawy. Dobra, uleczyliśmy się do syta. No nie, ale dostaliśmy brzusie trochę. Uciekaj! Dobra. Trzeba uważać, żeby nas nie zaspamił, tylko my musimy go zaspamić tymi atakami szybkimi. Dawaj. Pokonaj Dana na arenie, udało się. Mikstura powietrza? Co to jest? Nie pamiętam, żeby coś było takiego w Gotiku. Mikstura powietrza, maksymalna mana plus 5. Mgła. Mikstura koncentracji. Burza gradowa? Fiolka. Dodaję maksymalnej manę plus 5. I regeneruje życie. Fajne. A trochę bardzo kosztowne, co? No dobra. Załatwimy teraz tego czempiona na arenie. Zobaczymy, jak mi z nim pójdzie. On ma oczywiście dwuręczniak, więc dostanie po łbie. Mam nadzieję, że łatwo go pokonam. Zrobię sobie przerwę. Co? Jeszcze nie? Dobry jesteś, kolego. Ale chyba nie aż tak dobrze. Opowiedz mi o swoim szefie. O Mariku? Ci frajerzy sprawiają mu same problemy. Ale z tego, co widzę, ma wszystko pod kontrolą. Co z nagrodą? Proszę, weź mojego niewolnika. I tak nie mam z niego żadnego pożytku. Jakbyśmy nie mieli. No dobra. Na pewno masz. Aż ten jeszcze nie chce z nami walczyć? Ktoś tu jeszcze jest? Ugo, zapomniałem o nim. Cholerka, a i dostaliśmy tego niewolnika tam. Głupio? Co masz na myśli? Wyglądasz dość głupio. Latasz tu jak kura bez głowy, pleciesz 3 po 3.
Szukasz czegoś? Lepiej zważaj na słowa. Szukam nauczyciela. Nauczysz mnie czegoś? Chyba tak. Mogę ci pokazać, jak sięgać do cudzych kieszeni i tak dalej. Najpierw jednak musisz sobie na to zasłużyć. Powinien. Lubisz swojego szefa? Tak, Maryk jest dobry. Najemnicy nie mają takiej swobody w żadnej innej części krain centralnych. Walczy ze mną na arenie. Dobra, lepiej, żebym ruszał swe zmęczone kości, co? Dokładnie, Ugo. Ugo, gdzie ty biegniesz? Coś ci się chyba w tej łysej pale pokiełbasiło, panie paździoch. Wygląda trochę jak paździoch. Ale dobra. Chodź tu, chłopcze. Muszę uważać na te jego kontrataki. Nie mogę tak głupio atakować. Muszę przestać tak robić. Zapomniałem, bo już nie jesteśmy na... bez tego alternatywnego SI i coś łatwo chodziło mi. Dobra, ale pamiętajmy, że i ja mogę blokować takie ciosy, więc spoko całkiem. To muszę uważać, żeby mu nie wejść w... combo. Dobra, cyk. Tylko on mi musi wejść w combo, żeby... nie wyszedł tutaj. Dobra. Jest, trafiłem go. Cyk, pięknie, siła plus 1 oczywiście. 167 siły to myślę, że jest dobrym wynikiem jak na ten etap gry. Powiedzcie mi oczywiście w komentarzu. Ja oczywiście myślę, że to jest super sprawa. Napijemy się czego? Pijemy? Czemu na siódemkę? No, na siódemkę dawaj. I zjedzmy sobie kawałek mięska, żeby tutaj nie marnować miksturek. Dobra, mięsko. Poczekaj, Ugo. Brakuje ci czegoś? Może godności? Stosujesz ciekawy styl walki, obcy. Tak czy siak. Udało ci się mnie pokonać. Nieistotne. Teraz pokażę ci wszystko, co potrafi robić złodziej. No i super. Może nas czegoś nauczyć o złodziejstwie. Możemy nauczyć się czegoś o targowaniu, czyli wytargliwać sobie większe ceny. Okradanie innych to można oczywiście sobie tam złotko jakieś zrobić. Jak się wyłgać z kłopotów? Pożyteczna umiejętność, jeśli będziesz miał problemy ze strażnikami. Najważniejsze, by wypaść przekonująco. Mów pewnym głosem i patrz kolesiowi prosto w oczy. Sprzedaj mu jakąś historyjkę, cokolwiek. Tylko nie mów, mogę wszystko wyjaśnić. Tłumaczenie się, słuchajcie, to nam bardzo mega pomoże, jeżeli wpadniemy w jakieś kłopoty. Bo nie ukrywajmy, że jak się jakiś ork na nas wkurzy, to powie nam, że ej gościu, mamy cię dosyć i będzie nas klepać chciał. I może nas nawet zabić, jeżeli będzie miał taką ochotę. A ja tego nie chcę, więc nauczyliśmy się wyłgania z takich kłopotów. To jest oczywiście również fajna umiejętność. To jest tutaj, tłumaczenie się i targowanie. Targowanie, jak widzicie, bohater zyskuje lepsze ceny podczas handlu. Jeśli bohater jest podejrzewany o zbrodnię, to może spróbować się z niej wyłgać, więc całkiem fajna sprawa. Przygotuj się, wielki mistrzu. Zostaliśmy już tylko my dwaj. Naprawdę chcesz się zmierzyć ze mną? Więc bardzo proszę, doigrałeś się. No, aż ci wąsy stanęły, ty gnojarzu wredny. Zaraz cię tutaj klepiemy na łebek. Ja mu zakładam ten sweter na łeb i klepiemy. Dobra. Ty nie będziesz dla mnie wyzwaniem, bo masz dwuręczny miecz, a ja jestem dwa razy od ciebie szybszy. Ty jesteś wolny jak żółwik. Ale za to może uderzyć nas mocno. Tylko trzeba uważać na to, żeby nie wejść mu w atak. Ogademet, właśnie to jest żwirek muchomory, który strasznie boli. O, właśnie mówiłem, ale dostaliśmy ten żwirkiem, chociaż... czy ja wiem, jego poprzednicy byli... dużo bardziej wymagający. Frajer! Dobra. Jeszcze tutaj jest taka pewna skrytka. Ja sobie oświecę tutaj pochodnią, bo się zrobiło strasznie ciemno. Czekajcie, gdzie to jest? Cooper Ashtona. Aha, zabraliśmy to. No tak, ja już wam to pokazywałem. Okej, okay, zgaś tą pochodnię, Bezi. Myślę, że tutaj jest dostatecznie fajnie jasno. Mamy nowego mistrza areny. Aweja.
I kto jest teraz mistrzem? Ty, draniu, połamałeś mi wszystkie kości. Przestań wreszcie płakać. Chcę moje złoto. Tak, tak. Oto twoje wpisowe. Chyba o czymś zapomniałeś. I moje 500 złotych monet. Zadowolony? Usaty saty. Dobra, i co tu nam jeszcze pozostało? Gdyby to było takie łatwe. Nie wierzę, panie. Oświećmy sobie pochodnie oczywiście, bo trochę zrobiło się ciemno. No i co, mam nadzieję, że taki odcinek by wam pasował. Powiedzcie w komentarzu, jak wam się podobał odcinek. Mam nadzieję, że będziecie czekać na takich więcej. Teraz stanie się dużo więcej ciekawszych rzeczy, bo ominąłem parę nieistotnych elementów, mianowicie takich jak załatwienie bandytów, których załatwiałem w drodze do Montery, żeby się jakoś przebić przez tą ścieżkę. Myślę, że to by było nudne, jak gadam cały czas o walce i o gotiku, a nic się tutaj nie dzieje, nie? No ale no cóż, w tym odcinku się coś wydarzyło. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że wszystko jest fajniutko u was. No i dziękuję wam za wszystkie komentarze, za łapki w górę i subskrypcje i za dzwoneczki. Trzymajcie się, miłego dnia. Hej, hej. Pa, pa.